Dwa młode leżące. Jesteśmy w Pińkowie. Widzimy gniazdo bociana. Niestety niezasiedlone. Na kominie bardzo wysokie, rozbudowane, ale też zarośnięte trawą. To może jednak trzy? Myślisz? Bo jeden wychylił głowę przed chwilą. Jest jeden jakby tu ekstremalnie z prawej, jeden jest po środku, a jeden myślę, że jeszcze tam po lewej się wcisnął. Bo z tamtej strony było widać jednego i rodzica, a z tej strony też widać, więc musi być więcej. Dlatego dobrze jest nagrywać, bo na chwilę każdy wystawi ruch się i nagra. Można nie zauważyć, a tu się nagra. No to stoimy chwilę, pójdziemy się może sam spytać do kogoś. My ze spisu bociana białego. Mówiłam do córki, że słyszałam, że do któregoś lipca. Tak. Są trzy młode. Tutaj są trzy młode, tak. Już spisane. I gdzie dalej gniazda? Tutaj dalej będą jakieś? No jest ten, w stronę, po stronę ten, w Chudaczewa pani jechała jeszcze. W Chudaczewie byliśmy tylko z tamtej strony. Jedno gniazdo z pięcioraczkami mają. O, pięcioraczkami? Naprawdę? Trzy gniazda są już z pięcioraczkami, znaleźliśmy. Trzy razy od 12 lat teraz jest. Co roku nie było, nie było, nigdy. Albo przylatywało jedna tylko sztuka. Później jakoś, że była ten jedna, przyleciał później. No, czy to samica, czy samica, to ja tego nie umiem. No to trudno rozpoznać, ja rozumiem. Ale w każdym razie jedna sztuka była, później dopiero gdzieś po jakimś czasie, ale to już nie było szansy na wylęgi. Mhm. Za późno. Za późno, a teraz się akurat nie w tym roku, się, w zeszłym roku było w ten sposób, że były, deptały się, ale nic z tego nie wyszło. No a w tym roku przyjechały. Razem czy nie, jakaś przerwa pewnie? Było chyba 3 dni przerwy. O, to tak. 3 czy 4 dni. Zgrane. Czyli możliwe, że te same z zeszłego roku, bo one już tak wtedy... No ale wtedy tamte to nie miały, a się tam... Nieraz za młode są po prostu i niezalężone jajka mogły być też. Różne no, są przyczyny. Też. Ale tak. W tym roku 3 młode, no to cieszy nas ten sukces, że tu są. Może być, bo kiedyś to i tak sprawdzimy, bo wpisujemy nawet te puste. Te puste? Mhm. No to tych pustych to powinno być jeszcze 200 metrów dalej, powinno być jeszcze jedno gniazdo. Mhm. Po prawej stronie powinno być, chyba że już zostało rzucone. Dobrze. I tam się popytać, bo tam jeszcze może być jeszcze jedno gniazdo. Mhm. To dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy. Jedziemy dalej spisywać. Rok będą.